Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w przedstawionej informacji Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że obecne rozwiązania nie pozwalają zarówno organom sądów, jak i Krajowej Radzie na ocenę praktycznych umiejętności orzeczniczych osób ubiegających się o pierwsze stanowiska sędziowskie. Z przeprowadzonych przez Krajową Radę Sądownictwa badań ankietowych wynika, że ma to widoczny wpływ na jakość pracy nowo powołanych sędziów w dość młodym wieku i bez wcześniejszych doświadczeń orzeczniczych. Dotyczy to zarówno byłych asystentów sędziów i referendarzy sądowych, jak i byłych adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. W związku z powyższym pytam, czy Krajowa Rada Sądownictwa ma propozycję zmiany tego stanu rzeczy w sposób inny niż przywrócenie asesury czy wydłużenie stażu pracy kandydatów na sędziego. Dziękuję.